Trwa kolejny etap przebudowy Placu Trzech Krzyży. Choć ruch dla samochodów przez sam plac jest już w obydwu kierunkach, to ulica Mokotowska i Chorza całkowicie są teraz tutaj ślepe, więc na nich ruch jest dwukierunkowy. O tym, co tu jeszcze zostało do budowy i co zostało dane do użytku w tym miesiącu, w tym materiale. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i cześć znowuż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji prosto z Placu Trzech Krzyży w samym centrum Warszawy. Choć przebudowa jest już całkowicie przejezdna dla samochodów, to nie na wszystkich wlotach na ten nowy plac. A co ważne, sama przebudowa nie oznacza, że wszędzie jest lepiej. Choć piesi i rowerzyści ogólnie mają lepiej i pasażerowie warszawskiego transportu publicznego też mają lepiej, bo mają przystanki zcentralizowane, jest jeden główny wspólny przystank dla wszystkich autobusów, to nie oznacza, że te nowe przystanki są w pełni dostępne dla wszystkich i są idealnie zrobione. Dlatego też ten film był opóźniony z emisją, bo musiałem się dokładnie przyjrzeć, czy wszystko jest tutaj dokładnie dobrze zrobione. No i niestety to nie wygląda aż tak pięknie, jakby mogło się wydawać. Ale na pewno jest tutaj dużo rzeczy, za co trzeba pochwalić ZDM i od nich zaczniemy w sumie tą całą inwestycję, zaczynając od Ronda Dagola, gdzie się właśnie teraz znajdujemy. Przejazd dla rowerzystów, a właściwie pasy rowerowe zostały oddane do użytku, choć jeszcze cała inwestycja nie jest w całości ukończona, to nie zmienia faktu, że zostały tutaj wprowadzone pasy rowerowe i oznakowania dla rowerzystów, dzięki czemu mamy jeden z pierwszych przejawów, że nowa organizacja ruchu dla rowerzystów mogła być wprowadzona w ramach tymczasowej organizacji ruchu, a nie jeszcze docelowej. Co oznacza, że da się. Jeśli się chce, to można tak to zrobić w centrum Warszawy, aby rowerzyści i inni użytkownicy dróg rowerowych mogli po prostu już przemieszczać się po swoich wydzielonych przestrzeniach. Główne zmiany to są właśnie, jeżeli chodzi o tych uczestników, jeżeli chodzi o ruch drogowy w tym miejscu, bo większość zmian na tym odcinku, na Nowym Świecie i przy Rondzie de Gaulle'a nie było teraz realizowanych. Oczywiście wymiana krawężników, wymiana nawierzchni, ale to już się działo jakiś czas temu. Teraz głównie chodziło o wykończenie do końca pasów rowerowych, prawidłowe oznakowanie i uruchomienie sygnalizacji świetlnej, co właśnie miało już miejsce w ostatnim czasie. I wszędzie, jak widzicie, są już znaki dla rowerów. Jest tutaj też zawrotka przed samym rondem w jednym i w drugim kierunku, dzięki czemu ta inwestycja w tym miejscu jest już trochę bardziej spójna. Chociaż jeszcze oczywiście całkowitego oznakowania nie mamy, ale jest już właśnie wlot z ulicy Smolnej w Nowy Świat, czy w drugą stronę można pojechać dla rowerów, właśnie jest taka możliwość i tamte oznakowanie już jest spójne i w sumie się wszystko zgadza. Tutaj na Nowym Świecie też już są pasy rowerowe w jednym i w drugim kierunku, a tu jest nowość, o której powiem za chwilę, jak się trochę przybliżymy, bo tu został wprowadzony specjalny, tymczasowy przejazd dla rowerów, który oczywiście w przyszłości całkowicie z tego miejsca zniknie. Lecąc dalej, sobie podziwiajmy jeszcze, proszę bardzo, nową część, którą już teraz samochody jeżdżą. Jak widzicie, asfalt nie wszędzie jest wykorzystywany, to dlatego, że część asfaltu jest oczywiście, znaczy część krawężników jest terenem kościoła i terenem zabytkowym, więc on musiał pozostać w takim samym stanie, jak to wyglądało wcześniej. Cały plac to jest jeden wielki zabytek i to, co się znajduje również pod nim, tory tramwajowe i oczywiście bruk, jest wpisany do rejestru zabytków, więc tu trzeba to wszystko uszanować, niezależnie od tego, jak ta inwestycja postępuje. Główne elementy tej przebudowy to wprowadzenie zieleni, z tym tu były problemy początkowo, ale udało się trochę więcej drzew faktycznie wprowadzić dzięki porozumieniu z konserwatorem zabytków. Pomijając zieleń, to oczywiście jest poprawa, jeżeli chodzi o komunikację miejską, czyli centralizację przystanków autobusowych, wprowadzenie tutaj dróg rowerowych, której wcześniej zupełnie nie było, poprawa bezpieczeństwa, nowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetną, ogólnie dostosowanie i poprawa, jeżeli chodzi o znakowanie całego węzła, no i oczywiście wymiana nawierzchni dla samochodów na całym tym węźle i oraz oczywiście sprawdzenie, co tam się znajduje dokładnie pod samym Placem Trzech Krzyży. Mamy jeden z elementów odsłonięty, jeżeli chodzi o tory tramwajowe. W przyszłości może będzie tego więcej wyeksponowanego, natomiast w przyszłości chodzi oczywiście o docelową, konkretną przebudowę już po zakończeniu albo w trakcie przebudowy linii średnicowej, która, jak dobrze wiemy, jest cały czas i to cały czas jeszcze bardziej przedłużana. Odpowiadając na pytania, czemu nic się nie zmieniło dookoła kościoła, teren kościoła. No proszę bardzo. To w tym miejscu nic nie zostało aktualnie zrealizowane, no bo tutaj po prostu ZDM nie ma swoich kompetencji, żeby w to miejsce wchodzić. Zetknijmy sobie może trochę bardziej z bliska na wszystkie elementy, jak tutaj to wszystko się zmieniało w ostatnim czasie.
Znatując tutaj, proszę bardzo, na dół, na to skrzyżowanie dwóch dosyć ciekawych ulic, czyli ulicy Wiejskiej i Bolesława Prusa. Tutaj mamy po części to skrzyżowanie wyremontowane z wlotem bezpośrednio na plac Trzech Krzyży, gdzie mamy tak, po pierwsze drogę rowerową, która się ciągnie właśnie tutaj w lewo i to jest nowość, która została wprowadzona. Dalej mamy przystanek autobusowy, do którego się jeszcze przyczepię w kolejnej części filmu, gdzie powiem, że ten przystanek jest całkowicie niedostosowany aktualnie dla osób niepełnosprawnych i oczywiście, znaczy, dla osób niepełnosprawnych może jeszcze, dla osób starszych już tak niekoniecznie. Dalej mamy nową drogę rowerową, która jest już teraz oddana do użytku i przejście dla pieszych, które jest po złej stronie. Jak widzicie, piesi nie patrzą, gdzie faktycznie jest zebra, tylko przechodzą, gdzie im jest najkrócej. I to prowadzi do niebezpiecznych sytuacji, bo w tym miejscu nie ma sygnalizacji świetlnej, nie widzą, czy mają zielone, czy czerwone światło. Wszyscy tamtędy przechodzą. Jak tam stałem, to bardzo mało osób faktycznie przechodziło na przejście dla pieszych. To jest element błędu, to jest błąd faktycznie, jeżeli chodzi o projektowanie tego miejsca. Trzeba było to tak zrobić, żeby faktycznie to było pod pieszych, a nie żeby pieszy musiał kręcić i lawirować. Wprowadzenie w tym miejscu nawet specjalnego oznakowania czy barier według mnie nie poprawi sytuacji, bo po prostu wtedy piesi będą przechodzić po przejeździe rowerowym zamiast po przejściu dla pieszych, co i tak będzie złym rozwiązaniem. A z tej strony z kolei mamy to właśnie miejsce, o którym mówiłem, czyli drogę rowerową, która jest tymczasowo namalowana w tym miejscu na przyszłym wlocie w ulicę Żurawią. To jest nowość, której jeszcze nie widziałem w Warszawie, czyli droga rowerowa, która jest w ramach tymczasowej organizacji ruchu na zupełnie nowym odcinku. Coś takiego nowego, szalonego. Jak widzicie, można to coś takiego właśnie zrealizować. Jak widzicie, też są tłumy. Ja tutaj byłem podczas jakichś protestów, ogólnie się działy wtedy w Warszawie, więc przez jakiś czas sam plac Trzech Krzyży był zamknięty, dlatego możecie zobaczyć, że na różnych ujęciach w różnym różnie jest wykorzystany cały plac, no i to ciekawie też coś wyglądało. Sama tutaj ulica Żurawia do skrzyżowania z ulicą Bracką jest teraz całkowicie jeszcze cały czas rozkopana i same skrzyżowanie właśnie ulicy w tym miejscu, czyli Brackiej i Żurawiej, jeszcze niedługo będzie całkowicie przebudowane. Tu też się dużo zmieni, te dwie ulice też będą niedługo ślepe i to trzeba będzie to też wszystko przebudować. Kiedy to się stanie? W najbliższym czasie. Więcej a propos szczegółów jeszcze wam nie powiem, ale mogę się spodziewać, że jak się pojawi tutaj kolejny raz za 2 miesiące na tej inwestycji, to najprawdopodobniej ten element też już wtedy będzie rozkopany, bo tam też trzeba trochę jeszcze tego przebudować, a tu jakby w ogóle prace się jeszcze nie rozpoczęły. A to też jest element. Tu też przy okazji widzimy nowy przystanek autobusowy, ale przeskakujemy już dalej do elementu, który jest teraz dosyć dużym problemem, jeżeli chodzi o samą inwestycję, czyli skrzyżowanie ulic z Chorza i Mokotowska z placem Trzech Krzyży. Obydwie te ulice są jednokierunkowe, ale teraz są ślepe, więc są dwukierunkowe. Korki się robią niesamowite, a dokładnie te korki jeszcze zobaczycie na kolejnym ujęciu. W tym miejscu oczywiście został odkopany i pokazany na światło dzienne bruk, który jest oczywiście elementem zabytkowym, jest on sprawdzany, badany, następnie będzie dokładnie ułożony i najprawdopodobniej, tak jak w większości miejsc na placu Trzech Krzyży, będzie po prostu zalany asfaltem. Nie widzę tutaj zbytnio nowych torów tramwajowych, które zostały odkryte, ale jak widać, całkiem ciekawe elementy. Tutaj musi być wprowadzone całkowicie nowe skrzyżowanie, jeżeli chodzi o przejazdy rowerowe, przejście dla pieszych i sygnalizację świetlną. W tym miejscu to się dosyć jeszcze mocno zmieni, ale na razie to dopiero jest tutaj rozpoczynane, jeżeli chodzi o ten element budowy, więc tutaj to jeszcze te prace będą trwać z ładnych kilka miesięcy, także możemy się spodziewać, że te dwie ulice będą ślepe przez najbliższy, dłuższy czas. Także no tak to wygląda. Przejazdów w tym miejscu zupełnie nie ma, pieści mają mocno ograniczoną przestrzeń. No a tutaj wszyscy teraz się gnieżdżą. Na ulicy Chorzej jest dosyć duży problem. Na niektórych mapach ta ulica cały czas jest pokazana jako jednokierunkowa z wylotem na plac Trzech Krzyży albo w Mokotowską. Natomiast tego przejazdu oczywiście nie ma, jak widzicie na tych ujęciach, i raczej za szybko on nie wróci, więc jakiekolwiek oznakowania, że ta ulica jest przejezdna, są błędne. Tu przy okazji ja mam jedno z nowych przejazdów, czy sygnalizacji świetnej, dzięki której autobusy warszawskiego transportu publicznego będą mogły w nowy sposób przejeżdżać. Tu też ciekawostka, tam widzieliście, że w przyszłości będzie przejazd rowerowy, ale ponieważ ta droga rowerowa tutaj jest donikąd, aktualnie jest ślepa, tamten przejazd rowerowy jeszcze nie został całkowicie wymalowany i oznakowany i udostępniony dla rowerzystów. A tu macie ten korek. Zatrzymajcie sobie, jeżeli chcecie zobaczyć, jaki on jest długi. Natomiast jaki jest problem? Problem jest z nowymi przystankami autobusowymi. Zobaczcie, jak one są niskie. Jak one są nisko położone względem nawierzchni. To jest dokładnie 10 cm. Zmierzyłem to miarką, którą mam zawsze ze sobą, jednometrową. Tak zawsze, jakby coś. No i zmierzyłem to faktycznie na prośbę jednego z kierowców autobusu, bo dostawałem tutaj opinie w komentarzach i właśnie też na maila,
że te przystanki nowe są jakoś tak strasznie nisko położone i przez to osoby starsze i wszyscy muszą wchodzić wysoko. Nawet jeżeli autobus, tak jak wiemy, może się mocno przechylić, to i tak to nie zmienia faktu, że jest tutaj niewygodnie. Tamten przystanek to był ten jeden główny wspólny. To jest przystanek aktualnie krańcowy dla autobusów w tym miejscu dla linii 222 i tej drugiej, którą przed chwilą widzieliście. W tym miejscu również jest bardzo wysoki schodek, żeby podejść i wsiąść do autobusu. To jest element, który powinien według mnie być zrealizowany i poprawiony przy takiej inwestycji. Niestety, jak widzimy, no trzeba wchodzić wysoko i z tego co wiem właśnie osoby starsze mają problemy w tym miejscu i nawet jeżeli autobus całkowicie się przechyli, co wiemy, że jest taka możliwość, na bok w kierunku przystanku, to i tak to podejście jest dosyć wysokie. Tak samo jakby po prostu piesi, a właściwie pasażerowie wsiadali do autobusu prosto z jezdni, a tak to nie powinno wyglądać. To taki element, może to będzie jeszcze poprawione do końca inwestycji, bo jak widzicie, nowych drzew tu jeszcze dużo nie ma, tu jeszcze się będzie coś dużo działo, wszystko będzie posadzone i wykończone w najbliższych miesiącach, ta inwestycja się jeszcze jakkolwiek nie zakończyła, po prostu jest przejezdność na tym trasie Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie, jak i również w ulicę Książęcą, natomiast to nie zmienia faktu, że cały czas ulica Mokotowska, Chorza, Żurawia czy Bracka nie mają wjazdu na Plac Trzech Krzyży i to oznacza też, że wszystko tutaj po prostu nie zostało jeszcze ukończone. Więc to jeszcze przed nami. Ale spokojnie. O tym będę Was cały czas informować, jak ta inwestycja postępuje w kolejnych materiałach na moim kanale. A jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny film o przebudowie Placu Trzech Krzyży, kliknijcie koniecznie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Kolejny film, jak zawsze, będzie za 2 miesiące, czyli taki teraz mamy miesiąc wrzesień, no to kolejny film też oczywiście będzie w miesiącu nieparzystym. Miesiące do wszystkich inwestycji są mniej więcej przypisane parzyste, nieparzyste. Mniej więcej wszystkie inwestycje są pokazywane albo co miesiąc, albo co 2 miesiące, chyba że jakieś są specjalne, nieregularne, jak Łódź, która po prostu nic się nie dzieje na budowie i szkoda mi tam przyjeżdża czasami, więc po prostu dłużej tam się nie pojawia. Ale to nie zmienia faktu, że tutaj na Placu Trzech Krzyży widać postępy, ale nie wszędzie to wygląda idealnie pięknie. Choć poprawa, jeżeli chodzi o wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla rowerzystów, jest naprawdę na plus. Sam jeszcze oczywiście czekam niecierpliwie, aż ta cała inwestycja się zakończy i do zobaczenia jutro w kolejnych materiałach na moim kanale, no i jutro oczywiście na Warszawie Zachodniej i jeszcze gdzieś indziej, rano, w mazowieckich inwestycjach. Tymczasem do zobaczenia. Tu jeszcze się wykręcimy, przekręcimy i dolecimy na ostatnią prostą. O, ładne te zawijasy i ładnie to wszystko widać. Cześć!